A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind. Jesteśmy w Sadritmora, nieopodal siedziby organizacji Moraktong, czyli Gildii Zabójców. Przyszliśmy tutaj, ponieważ po wykonaniu wątku głównego można wziąć od organizacji zabójców dodatkowe zadania. I takowe zadanie sobie już jedno wzięliśmy, wykonaliśmy. I więcej zadań mi nie chcieli zlecać już. Może więcej dla mnie nie mają, albo jest jakiś inny problem, nie wiem o co chodzi. W każdym razie prosiliście mnie, abym sprawdził te zadania jeszcze u innych przedstawicieli Gildii Zabójców w innych osadach, także tak też dzisiaj zrobię. Jeszcze były takie pomysły, żeby po prostu wypytać innych członków organizacji Moraktong tutaj w Sadritmora. Bo ja tutaj rozmawiałem tylko z jedną postacią, ale później ktoś mi napisał, że tutaj w Sadritmora trafiłem do właściwej postaci, do tego głównego przedstawiciela, czyli na pewno inne postacie mi takowych zadań zlecić nie mogą, no nie? Także sobie ich tutaj już darujemy, nie będziemy wypytywać, bo to po prostu nie ma sensu. Sprawdzimy sobie jeszcze w innych osadach. Tylko teraz tak, w innych osadach, czyli tutaj była propozycja, żeby sprawdzić w Balmorze oraz w Altrun. No może być. Myślę, że najszybciej będzie użyć interwencji bóstw tutaj w Sadritmora, no nie? Pierścienia do Samsi. Przeniesiemy się szybko. No nie wiem, przeniesiemy się do Balmory, bo w Balmorze na pewno wiem, gdzie jest organizacja zabójców, ta Moraktong. Chociaż nie, w Altrun też wiem, gdzie jest. W Altrun to chyba była pod tą kopułą tam, znaczy to się nazywało Altskar, tak? No ale dobra, najpierw do Balmory, bo to na pewno wiem, gdzie jest. Bo tam pod tą kopułą to nie jestem pewien, ale chyba tam to było. Jak robiliśmy zadania dla wielkiego rodu Redoran i tam się kręciłem pod tym Altskar, bo tam, wiecie, były te wszystkie takie jakby rody, ci rodowi przedstawiciele rodu Redoran, to tam wiem, że mi chyba śmignęła gdzieś ta nazwa Moraktong. Ale tutaj na pewno w Balmorze, gdzieś tu jest, o tam chyba nawet, te drzwi, które tam widać. O, tu jest Gildia Moraktong. I tutaj sobie zapisałem, tutaj głównym przedstawicielem w Balmorze Gildii Moraktong, tam mi ktoś z was napisał w komentarzach, jest Etasi Rilvine. Jakoś tak, taką postać musimy znaleźć. No i zobaczymy, no jeżeli ktoś ma w Balmorze dla nas zadania dla Gildii Zabójców mieć, to właśnie taka postać. Etasi Rilvine. No to nie on, to jest jakiś Sedas. Etasi Rilvine. Nope. Nie. Etasi Rilvine. Może siedzi na górze. Tutaj coś trzymają ciekawego pewnie. Poziom zamka 95, zabezpieczone pułapką. Etasi Rilvine, tutaj. O, to ona jest. No dobra, czy tu jest dla nas jakieś zadanie dla Gildii Zabójców? Zaraz, może zadania, jakieś rozkazy, praca, cokolwiek? Nic takiego nie widzę, usługi, wyrok. W tej chwili nie mamy żadnych wyroków do wykonania, nawet arcymistrz nic od nas nie dostanie. Czyli mówi to samo, co tamta postać w Sadritmora. No ale zobaczmy na wszelki wypadek. Czy tutaj się czasami nie pojawiła jakaś nowa opcja? Bo wiecie, tam przy tej, u tej poprzedniej postaci, u tego przedstawiciela Gildii Zabójców, musiałem po prostu kliknąć w imię i nazwisko i tam wtedy było zlecenie, że o, faktycznie jest na niego wyrok, coś tam i to zrobiliśmy, nie? O, tutaj wyrok już wykonany. Galasa Uwain. Wyrok wykonany, czyli kiedyś też robiliśmy takie zadanie. Reteran nie żyje, Wendu to nie to, Jenit to byli ci bracia, których na pewno kiedyś tam załatwiliśmy. Matyn Bemis nie żyje, nie żyje. Wiecie co, mam takie dziwne przeczucie, że tutaj też nie dostaniemy już żadnych zadań. Ale mój zawód to na... Nie no, mój zawód chyba nie. Nerevaryjczy, Kodaj, kto to jest? Wyrok wykonany, też już zrobione.
już tylu ich pozabijaliśmy dla nich, że oni po prostu już chyba nie mają pomysłu po prostu. Ralen Hlalo, nie, Ralen Hlalo to tam coś innego było. To dawno temu, na początku, jak tutaj robiliśmy te wszystkie zadania w Balmorze, to tam coś chyba było z tym Hlalo, no nie? Chociaż nie, to jego zabili. My musieliśmy chyba mordercę znaleźć jakoś, nie? Coś wiem, że tam było w tej posiadłości. No ale to nie to. Tu już załatwione, to załatwione, załatwione. Tutaj nic nie ma, no sorry. Kolejny przywódca, który nic dla nas nie ma. Wszystko zrobiliśmy. No zobaczmy jeszcze to Aldorun. Goren Andaris van Valtrun jest głównym przedstawicielem gildii zabójców Moraktong. Zobaczmy, tak dla zasady, jak wszystkich sprawdzamy, to wszystkich. No bo Vivek, tak jak mi ktoś tam też napisał, pewnie Wszędobył Pospolity, bo on mi tam dużo pisze zawsze różnych rzeczy. Vivek, tam gdzie się przyłączaliśmy jakby do gildii zabójców, to już tam tego przedstawiciela nie ma. On sobie poszedł, jak my przejęliśmy władzę jakby w tej gildii, nie? Więc niby chyba to Altrun tylko zostało. Wydaje mi się, że pod Altskar tam właśnie ta siedziba była. Zaraz się tu wszystko wyjaśni. Podróż. Altrun, no dobra. Jeżeli tutaj dla mnie żadnych zadań nie będą mieli, no to znaczy, że zrobiliśmy wszystko chyba, nie? Tam niby jakieś pomysły jeszcze mieliście, że ktoś tam mógł być, ale... No nie wiem, a jesteście pewni, że na pewno go nie zabiliśmy wcześniej już tam gdzieś kiedyś przy okazji, może... robiąc zadania związane z zupełnie z czymś innym? A może jakiś konflikt jest, że wiecie jak... No nie wiem, jestem przywódcą jakiejś konkretnej organizacji, to po prostu mi nie mogą tego zadania dać na zabicie kogoś z tej mojej organizacji, może, no nie wiem. Nie mam pojęcia, no ale zobaczmy. No, mi się wydaje, że tutaj gdzieś coś było. Posiadłość Arobar, zaklinacz, Moraktong, tutaj. Musimy iść mostkiem w prawo. Znaczy tym pomostem takim. Zaraz zobaczymy. Dobry dzień, dobry. I tutaj przedstawicielem jest Goren Andaris. Szukamy go. Goren Andaris, to pan? Pan. Na wejściu tutaj zawsze wita. No dobra. Goren Andaris. Baladas. No to jego, to jego właśnie zabijaliśmy. To był ten mag, na którego zlecenie otrzymaliśmy właśnie po wykonaniu wątku głównego od gildii zabójców. No to faktycznie było, no ale nic więcej tutaj. No zobaczmy, no zobaczmy. Może coś jeszcze on nam da. Nie, to nie to. To na pewno też nie to. Tu wyrok wykonany. Jakiś wpis w dzienniku też powinien być chyba, nie? Nie żyje. Jenit sprawdzaliśmy. Jubiler Aengot to raczej nie... A może? Ale by było. Wiecie, to jest mój były pracodawca jakby z gildii złodziei, no nie? No tak kliknąłem w niego, no bo może by się chcieli go pozbyć. Chociaż takich prywatnych porachunków to oni raczej nie załatwiają. Wykonują tylko takie oficjalne zlecenia, więc by musiało być oficjalne zlecenie na jubilera Aengota. Ale raczej nikt by go nie szukał. Bo on zawsze siedzi w tym samym miejscu, no nie? No to jakby chcieli go pojmać zgodnie z prawem, to by po prostu po niego poszli tam. Dobra, sprawdzamy szybko, sprawdzamy. Ale chyba nic tu nie będzie. Moraktong może kliknę, no nie? Mroczne Bractwo to nie, mój zawód, najnowsze plotki. Może jest zlecenie na Nerwarejczyka, no nie? No nie ma. Ale by było. Niedźwiedzi Pazur, no to raczej nie. Posiadłość Arobar. Ród Redoran, może cały ród Redoran trzeba wybić. To nie Skar. Żabienzor? To był nasz kontakt w jakimś tam zadaniu chyba, no nie? Aha, wyniósł się. To może niekoniecznie kontakt. Może też musieliśmy go usunąć, ale jakoś może mu darowałem życie czy coś. On pewnie nam powiedział coś w stylu, że opuści miasto i tak dalej i nikt nie będzie wiedział, że on wciąż żyje. Coś takiego chyba było z nim, nie? No, słuchajcie, no ja tutaj żadnych zadań już nie mam. Po wykonaniu wątku głównego faktycznie jedno mi dodatkowe zlecili, ale nic więcej mi nie chcą tutaj dawać. Także sorry,
Jeżeli chodzi o gildię Moraktong, ja mam tutaj wszystko porobione ładnie. Jestem szefem organizacji, jakby wszystko zapięte na ostatni guzik z mojego punktu widzenia tutaj. Także nie wiem. Może jak się zainstaluje dodatki albo coś, to może jakieś zadania tutaj dochodzą. No nie mam pojęcia. W każdym razie ja tu nic nie mam. Teraz co my tu mamy zrobić? Może wiecie co? Skoro jesteśmy blisko zaklinacza, to ja coś sprzedam droższego, bo on ma dużo kasy, nie? No w sumie jak w Balmorze byłem, to tam też mogłem coś sprzedać. No zajdźmy do tego zaklinacza, bo na pewno mamy te dwemerowe buty latania. Tam jeszcze, co ja jeszcze tam... O, tamto nieprzyjaciela, 3000, o, to mu sprzedamy. Ile on tutaj jest? 1500 miał chyba, nie? Czy więcej nawet? 2000 miał, o pani. Tamto nieprzyjaciela mu sprzedamy. Patrzcie, prawie się wstrzeliłem idealnie. Zaoferuj. No i bardzo dobrze. Ile my mamy kasy już? 21 tysięcy, super. Super, pierścień Dynstagmera. Marary, coś jeszcze mamy do sprzedania, te dwemerowe buty w sumie. Dedryczne zakrzywione ostrze, no byłem w Balmorze, no mogłem zostawić, no takie fajne. Bo to ciężkie jest, 35 kamieni to w ogóle waży. Wiecie co, ja może jeszcze skoczę do tej Balmory jeszcze raz. Od razu zajdziemy do kowala, może sprzedamy te buty dwemerowe, co? Tak się troszeczkę ogarnę dzisiaj. W ogóle dużo nam brakuje do tego poziomu? No tak trochę. Byśmy musieli się w czymś wyszkolić jednak. A jak tam? Dzień 176. No może już by ten wampiryzm zaskoczył, no. Ale poczekajmy jeszcze do 177, co? Jeszcze tutaj się trochę pokręcimy. Te indeksy dwa brakujące może zdobędziemy. Spokojnie, spokojnie. Ja do tej Balmory teraz zajdę. Chyba, że... Czekajcie, bo te dwa indeksy brakujące, to one miały być... Ja jestem blisko w sumie, to może nie do Balmory, może pójdźmy po te indeksy. Margan. Margan. Wszędobył Pospolity pisał, że w Margan jest na pewno indeks. Tam kiedyś odbywaliśmy pielgrzymkę. Zaraz, ja może się przejdę do tego Margan, co? Weźmiemy sobie ten indeks. O tak, do kolekcji, będziemy mieli wszystkie indeksy, trzeba to zdobyć. W sumie z 10 indeksów ja mam 8 już. Planowałem zdobyć 7, bo niby tylko... Bo niby to wystarczy w zupełności, no ale skoro wpadł mi przez przypadek ósmy, właśnie u tego Balandasa, czy jak się ten mag nazywał, którego byliśmy zabić z polecenia Moraktong, to tam przy okazji znalazłem indeks na jego półce. Tylko zaraz, mam nadzieję, że tu nie będzie problemów z dojściem do tego miejsca. No, na razie ładnie idzie po górach. Jeden skrzekacz mnie zaatakował do tej pory. No w każdym razie ósmy indeks wpadł przez przypadek, więc postanowiłem sobie, że już do dziesiątki dobijemy, znajdziemy te indeksy. Potraktujemy to jako taki rodzaj questa, zdobycie wszystkich indeksów. W sumie to nie wiem, co tam się później robi za bardzo. Tam trzeba iść do kaldery, z tego co się orientuje mniej więcej. Myślałem, że jeszcze skrzekacz tu leci. Trzeba iść do kaldery. O, tu kiedyś była upiorna bariera, pamiętacie? Taka bariera energetyczna, ale jak zabiliśmy Dagot Ura, to ona już nie jest potrzebna. Wyłączyli ją. Ciekawe, jak oni ją w ogóle wyłączyli. Jak ona była... Znaczy, no nie wiem, podpięta pod jakąś elektrownię była, czy coś? Ktoś wcisnął guzik i została wyłączona, nie? Ale te burze miały chyba ustać, a tutaj ciągle są te burze. Chociaż te burze teraz troszkę inne są jakby, nie? Wcześniej były chyba takie bardziej czerwone, mi się wydaje, tak... Może to jest po prostu taka zwykła burza, nie wiem. Nic groźnego. Na pewno to nie jest burza, która roznosi zarazę jakąś podejrzaną, no nie? Bo też takie motywy tutaj były kiedyś. To mi wygląda na taką standardową wichurę. I mam wrażenie, że kiedyś bardziej czerwono tu było. O, zbliżam się do tego... jako to skrzykacze. Ile już ich tu jest? Jeden ciągle. A to jest popielny ghoul. No ale zagrożenie wciąż nie ustało w tym miejscu. Popielne gule się kręcą. Czy ja będę musiał skorzystać z lewitacji jeszcze? Tu są jakieś dwemerowe, straszliwe ruiny. Ciekawe, co to jest? Tutaj nas nie było, nie mamy tego zaznaczonego na mapie. Tutaj to Dagot Ur, Weminal, Odrosal, to tutaj zdobywaliśmy czerpak i brzytwę, pamiętacie? No nie, ale tutaj to nie wiem, co to jest. No ale nieważne, idziemy w każdym razie po indeks. A co? Takie zadanko sobie wymyśliłem sam. To już
Muszę to zrealizować. Nie chcę tej z lewitacji korzystać. O, właśnie. Nie ma upiornej bariery, to teraz krzekacze pilnują tego miejsca masowo. Na granicach. Zaraz ich się pewnie nazbiera. Cała masa. O, panie. Jeden jest na razie. Czy ja dam radę tu podejść? Chyba nie. Nie, tutaj musimy skorzystać z lewitacji. Jeszcze jakiś skrzekacz? Tu jest jeden, dobra, poczekamy. Niech on tutaj podejdzie, bo jak zacznę latać, to będzie mi ciężej jakby walczyć z nimi. Bo wiecie, ogólnie w Morrowindzie jest problem z atakowaniem skrzekaczy od góry. Jak się unosimy, próbujemy od góry je zaatakować, to jest problem. Trzeba od dołu, a jak się lata, to jest ciężko się tak ustawić. Dobra, tu jest łazik, tutaj będzie Marganiusz. I tutaj musimy dotrzeć... Tu była jakaś świątynia czy kaplica. I tam byliśmy w związku z pielgrzymką. Musieliśmy jakąś skałę chyba, nie wiem, zaliczyć, tam dotknąć czy coś takiego. Jak odbywaliśmy pielgrzymki, to zawsze musieliśmy czytać jakby napisy na takich kapliczkach specyficznych. A tutaj była jakby taka skała, no nie? Zaraz. To było... O, tu. Kaplica, tak jest. W kaplicy był taki głaz jakby. I niby tam gdzieś jest indeks. No zobaczymy. A może ja go nawet widziałem wtedy, tylko go olałem? No tu jest, patrzcie. Widać od razu. No to musiałem go zauważyć wtedy też. To jest indeks portalu Falasmarion. Tylko wtedy jakoś pewnie nie planowałem gromadzić tych indeksów za wszelką cenę. Tylko jak przy okazji je znajdywałem, a tutaj właśnie on jest pilnowany, więc może sobie dałem wtedy z nim spokój. No ale teraz fajnie by było jednak go tutaj zajumać im, no nie? Użyjemy sobie pierścienia skrytobójcy. Wejdę w tryb niewidzialności. Załączę skradanie. Skradanie, halo? Jest. Dobra. Mamy. 9 sztuk powinienem już mieć. 5, 6, 7, 9. Tak jest. 9 sztuk indeksów. Jeszcze jeden. Gdzie jest ostatni? Ano, ostatni jest... Zaraz się może uleczę. Też z buta moglibyśmy dojść, no, zwłaszcza, że innego wejścia chyba nie mamy. Nie tutaj. Tutaj. No, ostatni indeks, który musimy pozyskać, jest w miejscu, w którym byłem kilka razy, tylko że nie wiedziałem, że tam jest indeks oczywiście. Chyba, że też go zauważyłem, ale sobie dałem z nim spokój, już nie pamiętam. Chata wieszczki Urszilaku, tutaj. Obóz Urszilaku, no tam przebywaliśmy w związku z głównym wątkiem, no nie? I nie tylko, wcześniej też tam byliśmy w związku z czymś. A, tylko teraz tak, to znaczy tu się idzie ogólnie drogą dosyć szybko, tylko trzeba się na tę drogę wbić. Pewnie, że będę musiał... Co to... Jakie gin tu było? Chyba, że skrzekacza atakują. Tak, walczą tam ze skrzekaczem chyba, dobra, już myślałem, że na mnie się chcieli rzucić. Załączymy lewitację, wbijemy się na tę drogę. Tu gdzieś za górami ona powinna... Znaczy, no z pewnością jest, nawet nie powinna być, tylko z pewnością jest. Już nie uszliśmy. Właśnie do obozu Urszilaku. Ale nawet wiatr nam sprzyja chyba. Będziemy mieli wiatr w plecy z tego co widzę, tak jakoś, nie? To dobrze. Bo tu działa taka fizyka, że jak wiatr nam wieje w plecy, to się przemieszczamy szybciej. A jak wieje nam w twarz, to wolniej. Załączymy sobie jeszcze szybkościowe budki i powinniśmy tam do obozu Urszilaku szybko dotrzeć, nie? Bezproblemowo. Pierścionki sobie założymy. Tak, zobaczcie, mamy wiatr w plecy, idealnie. Na speedzie pójdziemy. Załączymy jeszcze te buty. Może nawet skrzekacze mnie nie dogonią. Chociaż... Skrzekacz jak chce dogonić, to i tak dogoni. On jest niesamowicie szybki. Bo te wszystkie naziemne istoty, jakieś tam kagouty, ogary i tak dalej, to na luzie idzie przed nimi uciec. Przynajmniej na tym etapie już, jak mamy taką atletykę, nie? Ale przed skrzekaczem to się nie da uciec. Jak on chce dorwać, to dorwie. O, szczur, no szczura to można sobie olać. O, słyszycie? To jest właśnie skrzekacz. Po prostu mnie ścignął, nie? Ale speeda mamy, ciekawe. W ogólnie szybkość, no okej, 120 tutaj, atletyka 105.
Ale ciekawe z uwzględnieniem tego wiatru, no nie? Jakiego my mamy speeda tak naprawdę, jakiś parametr, gdyby taki sprawdzić. No ale tutaj takiego nie ma chyba. Chyba, że gdzieś w konsoli można jakieś takie dziwne parametry dla programisty aktywować do podglądu, do testowania. Ale jeżeli chodzi o konsolę, to tylko się bawiłem nią wtedy, jak trzeba było... Jak trzeba było tych NPC poprzestawiać na danej lokacji, jak tam gdzieś blokowały przejścia czy coś takiego. No i bardzo przydatna komenda, jak postać utknie gdzieś w teksturze, chociaż bardzo rzadko się to zdarza podczas tej serii, chyba mi się ani razu nie zdarzyło, no nie? To wtedy jest fajna komenda, która z tej tekstury może wyjąć, postawić obok. A, dobra, budki cały czas działają, wiatr nam wieje w plecy, zaraz będziemy... Znaczy, no może nie zaraz, to będziemy musieli gdzieś skręcić. Jak to było? Aha, skrzekacz kolejny, nie ścignął. No, trucizna? A nie. Jeszcze jeden. Chciałbym dotrzeć, póki te buty działają. O, tu się skręcało. I w chacie wieszczki jest ponoć... ostatni indeks. No, będziemy musieli go wykraść jej. Żeby mnie tylko nie przyłapała, kurczę. Tu Nerevarejczyk, ci popielni się tak za mną wstawiali, te wszystkie przepowiednie i tak dalej, no nie, ja bym... I na koniec by mnie przyłapali, jak im coś tam kradnę. Ale wstyd by był. Tu są ruiny. To nas nie interesuje i tu zaraz... Budki przestały działać, wiatr ustał, no i czuć, że się przemieszczam troszeczkę wolniej. O, to może jakiś książę? Wiecie, jeśli to książę, to spora szansa na jakiś dwemerowy przedmiot. Znaczy nie dwemerowy, tylko dendryczny. No albo dwemerowy, no krasnoludzki buzdygan to jest typowy dwemerowy przedmiot, nie? Nie, bo chodzi o to, że ja nie mam... Nie wszystkie moje przedmioty to są przedmioty dwemerowe. Na przykład nie mam nagolenników, tak mi ciągle piszecie, kurde, tak ciągle mi piszecie, żebym na tej plantacji dren tam sobie wziął te nagolenniki, tam można je ukraść niby. Ja tak odpisuję, że nie, tam co mu będę zabierał te nagolenniki, niech sobie ma, no nie? Jakoś mi specjalnie na nich tam nie zależy, żeby je jumać. Ale to już mi piszecie od samego początku, jak robię tę serię, że udaj się na plantację dren, tam można łatwo te nagolenniki zajumać, nie? Coś tam. No ja wiem, że one tam leżą, no wiem, no ale... Znajdziemy może jeszcze jakieś fajne. Wieszczka. Tu jest. Tu jest stół. No jest tutaj. Indeks portalu Valenvarion. On nie ma jakiegoś handlu? Ma handel. Może go sprzedać po prostu. Chyba nie może. Odzienie, broń, całość. Wiecie, z kupcami jest często tak, że to, co oni mają w ofercie, to tak naprawdę jest gdzieś tu obok nich, w jakiejś skrzyni, w koszach, coś takiego. No ale indeks musimy zajumać. A trudno. Czyli co? Pierścień skrytobójcy. Gdzie on tutaj był? Jest. O, atletyka wzrosła do 86. Zrobiłem krok w kierunku portalu. Znaczy indeksu. Skradanie, please. Mam. Okej, patrzyła się w moim kierunku, ale nie zauważyła. Albo zauważyła i mówi już, a... Nie. Yeah. Nerevarejczyk i tak dalej, to nie będę tutaj za dym robić dla jakiegoś nędznego portalu. Znaczy indeksu. W ogóle po co jej ten indeks był tutaj? Co, ona się przemieszczała pomiędzy tymi portalami po coś? Z jednym indeksem? To był indeks portalu... Ten? Valenvarion? Albo go używała do innego celu, on ma taki specyficzny kształt. No sorry, będzie musiała zacząć używać na przykład, o, z profesjonalnego moździerza tego ubijaka teraz. Dobra. No to mamy komplet. Mamy 10 tych, patrzcie. 5, 10. Wszystkie indeksy portali Dunmerowych mamy. O. Jest fajnie. No i teraz nie wiem dokładnie. W Kalderze, tak? W Kalderze jest taka postać. Ona się nazywała...
Nie wiem, jak się nazywała, ale jak się teleportujemy do Gildii Magów w Kalderze, to on tam stoi praktycznie na starcie, bardzo blisko. To ja go poznam od razu. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale on coś z tymi portalami, znaczy z tymi indeksami niby chyba może zrobić. Tylko nie wiem, czy czegoś wcześniej nie trzeba zrobić, jakiegoś zadania wziąć. Nie wiem dokładnie, o co tu się w ogóle dzieje. Zobaczcie, jakieś takie bajory dziwne mają. Może studnie wykopali. No szczur tu przyszedł. Uratujemy obóz Urshilaku przed atakiem szczura, patrzcie. Pewnie to był ich święty, oswojony szczur, no nie? Taki tutaj plemienny. Także może lepiej, żeby nie zauważyli, że go zabiłem. Bo będę miał problemy, złożą mnie w ofierze w tej studni tutaj. Dobra. Znaczy tak, no fajnie, żebym się udał do tej Balmory jeszcze. No i do tego Altrun. Znaczy nie do Altrun, tylko do Kaldery. Tam do Kaldery z tymi indeksami, co? Tylko nie wiem, jak to tam było z tymi indeksami. Dobra, spokojnie. Wiecie co? Może musimy najpierw z tego miejsca się w ogóle wydostać. Ja użyję sobie interwencji Almsivi. Użyję sobie interwencji Almsivi. Przeniesie nas tam... do Gnisis, no właśnie, do Gnisis. Znaczy i tak musimy do Altrun polecieć, bo to będzie najbliżej do Gildii Magów. O, śliniaczek, procka, jeden pierścionek, drugi. I polecimy do Altrun. O, znowu nam ta podróż trochę zajmie. Czyli zbliżymy się do dnia tego tam 177 bardziej. Chyba, że już będzie nawet. Czekajcie, trzeba będzie sprawdzić. Bo ten lot troszkę zajmie. 176 cały czas. To jeszcze czekamy. Ale tak, udamy się do Balmory najpierw. No chyba, że do tej Kaldery. Byśmy od razu... Widzicie, to jest... Znaczy, tam było coś takiego z tymi indeksami. Nie jestem pewien, jak to do końca działa, ale... Ten koleś, ten mag, taki zaklinacz to był w Kalderze, jak mu dostarczamy te 10 indeksów, tylko nie wiem, czy czegoś wcześniej nie trzeba było zrobić jeszcze, to on ponoć będzie mógł nas przenosić właśnie z Kaldery do dowolnej z tych Dunmerowych twierdz. I jeszcze tam gdzieś jeszcze chyba będzie mógł przenosić, nie tylko do tych twierdz, ale chyba jeszcze gdzieś. To było związane z tymi indeksami, ale jeszcze kiedyś jak... Znalazłem w internecie taką specyficzną mapkę odnośnie tych indeksów. To tam było coś takiego, że nawet bez pomocy tego maga chyba. Nawet jak się nie udajemy do Kaldery, to z Dunmerowych portali chyba możemy się przenosić do innych tych Dunmerowych twierdz. To było jakoś na zasadzie transportów przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Bo wiecie, te twierdze Dunmerowe, one są porozmieszczane jakoś tak, no może nie na obrzeżach tego Vardenfell, ale tworzą jakby taką... Nie są porozrzucane jakoś tak bardzo chaotycznie. One są jakoś tak naokoło tej całej góry, gdzieś tak na obrzeżach w miarę, no nie? I chodzi o to, że zawsze z ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara możemy się chyba do sąsiedniej twierdzy przenosić. Do tej Dunmerowej. Tu jest na przykład Marandus. To z niej chyba byśmy się przenieśli do... Nie wiem, jaka tu jest kolejna. Nie wiem, jaki tu jest... Do Falensarano? Chyba, że jeszcze jakiejś nie mamy odkrytej tu gdzieś. O, Telasero chyba, no nie? Telasero jest obok, więc chyba z Marandus do Telasero byśmy się przenieśli. Z Telasero do Falensarano chyba. Jakoś tak to działa. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli czegoś nie mylę. A właśnie jak załatwimy sprawę z tym zaklinaczem w Kalderze, to jeszcze dodatkowo jakoś tak można się przenosić z Kaldery do dowolnej tej Dunmerowej twierdzy. Nie wiem, czy czasami nie trzeba wybrać albo tej opcji, albo tej. Nie wiem właśnie, jak to działa. Nigdy się tym jakoś tak bardzo nie bawiłem. O, to on chyba był. Folmsmirel. No może i on. To znaczy, to zaklinacz jest chyba, tak? Tak jest. Tylko nie wiem właśnie, jak to się robi tutaj. Czy ja mogę kupić od niego teraz jakiś przedmiot, jak mam te indeksy? Ale chyba nie.
Coś tu innego było z tym. Jakaś opcja. Awans Caldera, coś o sobie. Dobra rada, dowody korupcji. W Gildii Magów to jesteśmy. Dunmerowie, Dunmerowe twierdze, coś tutaj? Nie. Nie. Gildia Magów, handlarka to nie. Konkretne miejsce. Nie. Bo wiecie, te Dunmerowe twierdze się kojarzą z miejscami, no ale to raczej nie o to chodzi. Kopalnie Ebonu, Laska Czarodzieja to nie. Mały sekret? Zaklęcia? Nie. Zaklinacze? Nie. Mój zawód? Zaklinanie przedmiotów? Zaklęte przedmioty? Nie. Najnowsze plotki też raczej nie. To też nie, to też nie. Skała Kartaga, trzeba to będzie sprawdzić kiedyś. Szpieg Telwani, znaczy sprawdzić w terenie, a nie gadać o tym. Trebonius, usługi wielkie rody, wymagania, zaklinacze, zaklinanie przedmiotów, zaklęcia, zasady. Nie, on tu nie ma żadnej takiej opcji. Czegoś nie wiem tutaj chyba. Jak to z nim trzeba było załatwić, z tymi indeksami? Coś tutaj... Zostawimy to na razie. Jak wiecie coś o tym, o tych podróżach właśnie oraz o tym, jak on może nas przenosić, no to możecie mi pisać. Na razie ja to zostawię. Do Balmory się przeniesiemy jeszcze, dobra? Tam załatwimy te wszystkie sprawy. Na przykład znowu mam masę kluczy przy sobie, by trzeba było to zostawić. Zajdziemy do Gildii Wojowników przy okazji. Na szybko. Zostawimy artefakt, który dużo waży i jest bardzo drogi. O, może przy okazji zajdźmy do tego gościa, do płatnerza. Do płatnerza sprzedamy mu te budki takie śmieszne. O, A, 470 tylko wartość, mało. No, ale nie będą mi potrzebne, też troszkę ważyły tam, nie? Dobra, masz tu takie buty, założył je? Czekajcie, muszę zobaczyć. Założył je, patrzcie, będzie mógł lewitować. Wygląda jakby nogi w dzbany, jak tutaj wsadził. Takie jakieś dziwne. Gildia Wojowników tutaj. To what do I owe this pleasure? I'm all yours. Please go ahead. No dobra, i teraz tak. Tutaj zostawimy na pewno artefakt gdzieś. A, położymy go tu na łóżku. O ten. Jak on wygląda, jak leży. Takie coś, zobaczcie. No i od razu się odciążyłem. Klucze jeszcze zostawimy na zewnątrz, w tych skrzyniach. Tam, gdzie zawsze. A, bo na przykład tutaj jest masa kluczy, to dołożymy trochę. Zrobi się klarowniej w plecaku. O, jeszcze ten. Czekajcie, ten puchar rodu Dagod byśmy mogli sobie tam postawić. Czekajcie, to jeszcze sobie tutaj zrobię ładnie w tym odcinku. Puchar rodu Dagod sobie postawimy na jakimś honorowym miejscu, tutaj na skrzynce. Niech on tutaj sobie będzie. Gdzie on? Cyk! Tutaj sobie będzie stał. Widzicie? Dobra, zleperujemy się na szybko jeszcze. Okej. I teraz tak. Co teraz? Plan pokonania Dagotura. No to raczej już mi nie będzie potrzebne chyba, nie? Też można by to gdzieś tam wywalić kiedyś. O, wiem, ale się zdziwi ten księgarz, patrzcie. Tu jest księgarz, nie? Dzień dobry. Proszę pani, ta kartka z planami Dagotura to jest na miarę artefaktu. Ile mi pani za nią da? Aha, jedną złotą monetę, no świetnie. To jest historyczna kartka normalnie, która nam pomogła wykonać zadanie i uratować tutaj pół świata pewnie. Dostałem za nią jedną złotą monetę. Ona pewnie ją sprzeda za... O, czekajcie, ciekawe, czy ona skupuje wyroki śmierci. O, skupuje, patrzcie. Wyroki śmierci. No dobra. Tutaj byśmy chyba zakończyli sobie odcinek.
Ja myślę, że zrobimy w następnym odcinku takowy numer. Mianowicie, mamy w tej chwili 4 na 10 tutaj, 6 jakby takich gajnów brakuje nam do poziomu. I jak się wyszkolimy, tak, żeby nam ten poziom wskoczył, to na pewno już będzie dzień 177. A żeby poziom nam wskoczył, to musimy się zdrzemnąć, no nie? Jak się zdrzemniemy, to od razu załączy się ten cały wampiryzm, tak? Czyli jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku już normalnie się przemienię w wampira. Wyszkolimy się w czymś. No, na przykład w handlu, zobaczcie, można by, nie? Bo handel to jest w umiejętnościach dodatkowych, czyli wpływa na poziom. Handel sobie podniesiemy o 6 punktów, położymy się spać, będzie level, będzie wampiryzm. O. Tutaj w Balmorze na pewno kogoś znajdziemy, kto nas wyszkoli w tym handlu bezproblemowo. No dobra. A póki co, to by chyba było na tyle. Coś jeszcze miałem takiego tutaj zostawić gdzieś w tej Balmorze, sprzedać? Chyba nie, co? Amulet cieni, to wszystko mamy ładnie uporządkowane. Na ramienniki jakieś dedryczne też by się przydało kiedyś znaleźć, nie? Byłoby fajnie. No dobra, to póki co, to by było na tyle, także trzymajcie się, na razie.